Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, my jesteśmy rodziną Oberkową, która jest fanem, fanami kapeli Stąporkowskiej. I bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy uczestniczyć w wydarzeniu w tej miejscowości po raz kolejny. Bardzo dziękujemy panu sołtysowi Wąsoszy. Zapraszamy go bardzo serdecznie. Jako rodzina Oberkowa jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy brać udział w waszych obchodach, w waszych uroczystościach. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie, dziękujemy za serce, jakie dajecie nam. My ze swojej strony również jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i zawsze będziemy u was, jeżeli tylko na to pozwolicie. Imprezy u was są organizowane z całym sercem. Bardzo dziękujemy kołu gospodyń, które tak pięknie nas tutaj ugościło. Zresztą również wszystkim mieszkańcom tej miejscowości, którzy przyjęli nas tak serdecznie. Bardzo cieszymy się, że możemy być z wami w tym dniu. Panie sołtysie, zapraszamy pana bardzo serdecznie tutaj do nas. Panie sołtysie, zapraszamy pana do nas. Drodzy Państwo, czekając na pana sołtysa, chciałam powiedzieć, że w naszej rodzinie Oberkowej istnieje taka tradycja, że jeżeli ktoś z bliskich nam osób obchodzi imieniny czy urodziny, to świętujemy je wspólnie. I dziś właśnie chcemy bardzo serdecznie zaprosić tutaj panią Anię Adach, która będzie miała w poniedziałek swoje okrągłe urodziny. Zapraszamy panią Anię Adach. Ania Adach proszona jest na scenę do orkiestry. Czy jest pani Ania Adach? Idzie już? Zapraszamy serdecznie. Serdeczne życzenia dla pani Ani Adach od jej przyjaciół z miejscowości z okazji urodzin okrągłych, czy mogę powiedzieć, że 50. Wszystkiego najlepszego i 100 lat dla pani. O, idzie władza. Trzeba po cichutku. 100 lat, 100 lat. Wielkie brawa dla Ani. Pani Aniu, proszę przyjąć od nas, od rodziny Oberkowej, serdeczne życzenia. Bardzo życzymy wszystkiego najlepszego. Panie sołtysie, dziękujemy jako rodzina Oberkowa za to, jak nas pan tutaj przyjmuje i mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli spotkać się w tym zacnym gronie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo,
Państwo, tak się składa, że niedawno były urodziny naszego przyjaciela Piotra. Piotr, cześć, zapraszamy Cię serdecznie. Piotrze, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, nie będę śpiewała, wybacz. Kapela zagra. Wystarczy, ponieważ jeszcze mamy wiele innych tutaj osób, które musimy uczcić. I są to nasze dwie Anie. Ania Śliwińska i Ania Januszek. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Drogie Anie, wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin, które były nie tak dawno. Cieszymy się, że jesteście z nami w rodzinie Oberkowej, że bywacie z nami na tych wszystkich imprezach i fajnie, że się znamy. Wszystkiego, co najlepsze. I jeszcze raz 100 lat dla Was. Wszystkiego, co najlepsze. I teraz, kochani moi, jutro urodziny będzie miała Jola. Jolu, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Od nas wszystkich, od rodziny Oberkowej, od kapeli Stąporkowskiej i przede wszystkim myślę, że od Twojego męża. A ja życzę swojej małżonce kochanej wszystkiego najdłuższego oprócz dnia pracy. I niech tak się stanie. Chyba 100 lat do rana dzisiaj będziemy grali. 100 lat, 100 To jeszcze nie wszystko. Tak się składa, że Sławek Moczarski to tak zawsze sobie wykombinuje, że jak nie urodziny, to imieniny razem z rodziną Oberkową. Nie tak dawno Sławek obchodził urodziny i dla niego również mamy serdeczne życzenia od całej rodziny Oberkowej. I myślę, że to Państwo zaśpiewają mu 100 lat. Brawo! 100 Sławek coś postawi teraz. Dziękuję serdecznie. Jeszcze dziękuję serdecznie wszystkim z całego serca. No to jeszcze my, kochana nasza Aniu, na bankierze. Z okazji tych urodzinków to wszystkiego, wszystkiego najlepszego od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, od naszych członków OSP, od sołtysa, od Rady Sołeckiej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, niech Ci Boże błogosławi, a ten święty Florian nadczuwa nad Tobą i Twoją rodziną. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Biorę teraz.